Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, ja w przeciwieństwie do kolegów z opozycji z prawej strony przyjąłem z zadowoleniem informację pana ministra. Pełna rzeczowa i chciałbym, żeby również i opozycja tak rzeczowo rozmawiała na ten temat. Informacja, serdecznie dziękuję, bardzo dobra. Mam nadzieję, że Klub Platformy Obywatelskiej w całości poprze tą informację. Natomiast chciałem się dopytać pana ministra odnośnie kwot mlecznych i cukrowych. Cieszę się bardzo, że w dobrym kierunku to idzie, jeśli chodzi o kwoty cukrowe, bo do 2020 roku pan minister powiedział. Chciałbym bardzo, żeby w tym kierunku to działać, ale chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda z kwotami mlecznymi, też istotnym elementem w polskiej rzeczywistości. Gdzie możemy szukać sprzymierzeńców, gdzie są problemy z takimi negocjacjami. I oczywiście trzymamy kciuki za dobre negocjacje dla wspólnej polityki rolnej, dla polskiego rolnika. Dziękuję, panie ministrze.